Witam Państwa, wiosna coraz bliżej, a na ulicach Rzeszowa coraz więcej biegających. Niektórzy przygotowują się już do zaplanowanego na 14 kwietnia półmaratonu, inni biegają dla przyjemności. Ze mną dzisiaj w studiu wiceprezydent Rzeszowa, pan Stanisław Sienko. Czy pan biega? Dzień dobry Pani, przede wszystkim dzień dobry Państwu. Oczywiście, że biegam, co prawda z czasem jest problem, ale staram się co najmniej 2-3 razy w tygodniu pokonywać taką stałą trasę, która ma długość 5 km. Rzeszów bardzo się rozbiegał w ostatnich latach i zaczynamy być jednym z najbardziej aktywnych pod tym względem miast w Polsce. Czy to jest dobry kierunek Pana zdaniem? Ale myślę, że przede wszystkim wszyscy powinniśmy się cieszyć, że mieszkańcy naszego miasta przyjęli taki naprawdę zdrowy tryb życia, bo nie tylko bieganie, ale i jeżdżenie na rowerze jest popularne. Zresztą bez względu na to, jaka jest pora roku, to na naszych chodnikach, przy ulicach czy bulwarach przy Wisłoku jest zawsze bardzo, bardzo dużo ludzi, a szczególnie w weekendy, soboty i niedziele, to ja nawet unikam, żeby tam biegać czy jeździć na rowerze, ponieważ cieszy się to bardzo dużą popularnością, czyli mieszkańcy naszego miasta bardzo chętnie biorą udział w takim właśnie spędzaniu wolnego czasu. W planach miasta jest kilka dużych imprez biegowych w tym roku, podobnie jak było w ubiegłym. W kwietniu półmaraton, w październiku maraton, do tego bieg niepodległości, można by jeszcze długo wymieniać. To są duże imprezy, też także skomplikowane logistycznie. Czy mimo to warto to robić? Ja myślę, że na pewno warto robić. Raz, że aspekt sportowy jest tutaj bardzo ważny, ponieważ mogą wziąć udział w tych biegach i zawodowcy, i amatorzy, ponieważ przy półmaratonie, czy maratonie, czy nawet przy biegu 11 listopada zawsze bierze udział kilka tysięcy dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku przy maratonie mieliśmy już przedszkolaków i całe rodziny wspaniale się bawiły podczas tej wspaniałej sportowej imprezy. A jeżeli chodzi o logistykę, to bardzo dobrze współpracujemy z policją miejską, ze strażą miejską, czy ze strażą ochotniczą pożarną. Myślę, że te wszystkie działania, które prowadzimy, są dla dobra przede wszystkim mieszkańców. Wiadomo, że część kierowców, jak są ulice zamknięte. No właśnie, niektórzy bardzo narzekają na te utrudnienia. Jak pan myśli, ile musi minąć czasu, żeby ludzie się przyzwyczaili do tego, że jak jest półmaraton, to niestety trzeba się liczyć z tymi utrudnieniami? Ja myślę, że tak. To cały czas polepsza się, ponieważ pamiętam, jak organizowaliśmy kilka lat temu i biegi, czy Tour de Pologne, bardziej kierowcy narzekali. Natomiast myślę, że w kalendarz imprez sportowych i kalendarz naszego miasta weszły już te imprezy i kierowcy, szczególnie rzeszowscy, zdają sobie z tego sprawę, a niejednokrotnie mówią, że takie imprezy właśnie duże powinny się odbywać na terenie naszego miasta, bo oprócz aspektu sportowego również jest bardzo ważny aspekt promocyjny, ponieważ jeżeli przyjeżdża 1000 czy kilka tysięcy osób do naszego miasta, to na pewno coś wspaniałego od nas wywiezie. Limit miejsc w półmaratonie to 1500 osób. Czy pan myśli, że część kierowców zdecyduje się wysiąść z auta i pobiec? No chcielibyśmy, że tak było, ale pewno to, co pani powiedziała, że część wysiada z auta i biegnie, to pewno tak jest, bo jak zaczynaliśmy organizację tej imprez, to przypomnę, że było kilkaset osób, a w tamtym roku zamkliśmy listę na 1000, a w tym roku jest 1500 i już do półmaratonu już jest naprawdę bardzo niewiele czasu, a ta lista już sięga 1000 osób. Tak jak pan mówi, ten aspekt promocyjny jest chyba bardzo ważny, bo przyjeżdżają tu pobiegać właśnie w Rzeszowie ludzie z całej Polski. Co więcej, mają coraz lepsze zdanie o tych trasach biegowych w Rzeszowie. Przede wszystkim trasa maratonu była bardzo, bardzo pozytywnie oceniana przez uczestników. Zresztą w internecie te opinie były bardzo pozytywne. Natomiast jeżeli chodzi o sam przyjazd do Rzeszowa tych osób biegających, to nie są tylko te osoby, które przyjeżdżają i biegają, ale często są to całe rodziny. I właśnie o to chodzi, żeby miasto Rzeszów pokazać jako miasto przyjazne nie tylko dla mieszkańców, ale również dla gości, którzy odwiedzają nasze miasto. Promocji miasta z całą pewnością służą też imprezy muzyczne, między innymi Festiwal Karpatia w tym roku po raz 10. Już wiem, że skończył się nabór wniosków. Około 200 osób się zgłosiło z 16 krajów, czyli to znaczy, że to będzie kolejny wielki festiwal i kolejna duża promocja miasta. Miasto Rzeszów organizuje prawie w każdy weekend na rzeszowskim rynku jakąś imprezę dla mieszkańców i gości, którzy przyjeżdżają do naszego miasta. Karpatia jest takim projektem, który, tak jak pani wspomniała, już będzie po raz kolejny i samo zainteresowanie nie tylko mieszkańców Rzeszowa, naszego kraju, ale całego świata świadczy o tym, że ten festiwal się rozwija i chcemy go ciągle
rozwijać. Mam tutaj na myśli i wykonawców, i całą tą otoczkę funkcjonowania tego projektu. Czy pan myśli, że ci młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają zaśpiewać na Karpaty, wracają do Rzeszowa? No, przede wszystkim wracają, ale jest to taki wspaniały projekt, który promuje młodych wykonawców. Przypomnijmy sobie Pektusa. No, przecież Pektus rozpoczynał właśnie na Karpaty Festival i dzisiaj jest znanym zespołem naprawdę w skali europejskiej. Myśli pan, że ten festiwal ma szansę dorobić się takiego dorobku jak na przykład Opole czy Sopot? Chcielibyśmy, żeby tak było. Wiadomo, że... Mamy na myśli i gwiazdy, i lata. Oczywiście i jedno, i drugie, natomiast my byśmy chcieli, żebyśmy się dopracowali czegoś takiego, ale to są różne aspekty, które wpływają na powodzenie bądź niepowodzenie festiwalu. Po tych obserwacjach, które są moimi prywatnymi, to stwierdzam, że co roku jest przede wszystkim wyższy poziom. Zresztą jurorzy, którzy przyjeżdżają do nas, też takie zdanie wypowiadają. Na początku czerwca Karpatia, a pod koniec czerwca kolejna odsłona Europejskiego Stadionu Kultury. To jest też impreza kulturalna, bardzo duża impreza kulturalna, która już się wpisała w kalendarz wydarzeń kulturalnych w Rzeszowie, prawda? Myślę, że to jest największa impreza kulturalna, którą organizujemy na terenie naszego miasta. I w tym roku po raz piąty już będziemy organizować. Z założenia wszyscy pamiętają, że miała być to promocja Euro 2012, która odbywała się na terenie naszego kraju i na terenie Ukrainy. Ale po całej realizacji tego projektu okazało się, że ten projekt jest bardzo potrzebny przede wszystkim dla miast, które leżą na wschodzie naszego kraju. I do tego projektu zostały dołączone Lublin i Białystok, dlatego właściwie w trzech miastach Polski Wschodniej ten projekt, który został właściwie przerobiony na wschód kultury, jest realizowany. Jednak w Rzeszowie jest to największa impreza, właściwie dorobiliśmy się już marki tej imprezy i stałej daty. Jest to zawsze ostatni weekend czerwca. Wszyscy o tym w Polsce wiemy, a sam fakt, że kilkadziesiąt tysięcy osób bierze udział w tym głównym koncercie, który się odbywa na Stadionie Miejskim. Natomiast przypomnę, że Wschód Kultury to nie tylko ten koncert główny, ale w ciągu czterech dni różne projekty, które są realizowane. To oceniam, że około 100 tysięcy osób bierze udział w tych wszelkiego rodzaju projektach. Pierwszy koncert główny tego Europejskiego Stadionu Kultury odbywał się jeszcze na rynku przed Euro. Teraz wszystko przeniosło się na stadion. To właśnie dlatego, że jest tylu chętnych i rynek okazał się trochę za mały? Przede wszystkim dlatego, że rynek mamy za mały. Ponieważ jak pani pamięta i państwo pamiętacie, to na tym pierwszym głównym koncercie mieliśmy nie tylko osoby na rynku, ale wszystkich sąsiednich ulicach. I doszliśmy do wniosku, że musi być zdecydowanie więcej miejsca. I zresztą teraz, tak jak powiedziałem, kilkadziesiąt tysięcy osób mieści się na Stadionie Miejskim. Jest to przede wszystkim bezpieczne i bardzo dobre logistycznie do opanowania. Czy już wiemy, jakie gwiazdy w tym roku? Zawsze w kolektywach śpiewają gwiazdy i to takie z pierwszej półki można powiedzieć. Czy w tym roku też już wiadomo? Też będą kolektywy i na finał będzie gwiazda z najwyższej światowej półki. Natomiast zgodnie z ustaleniami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i miastem, dopiero na konferencji prasowej, która będzie organizowana w Warszawie, zresztą państwo będziecie mieć też zaproszenie, będzie ogłoszona ta główna gwiazda. Czyli, ale możemy spodziewać się sporo, tak, mam nadzieję. Oczywiście, tak jak co roku. Jak pan myśli, które z imprez kulturalnych, bo można by je długo wymieniać, zaplanowanych na ten rok, uważa pan jeszcze za takie ważne, warte obejrzenia? Co nas może zaskoczyć? Ja myślę, że w tym roku troszeczkę chcemy zmienić formułę święta 3 maja i to też możemy powiedzieć, że to w formie niespodzianki, ale tym chyba najbardziej zaskoczymy, ponieważ Karpatia czy Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury są już to marki, które należy realizować, bo jeżeli mówimy o Europejskim Stadionie Kultury, to duety to są właśnie wymyślone przez Rzeszów i tego się należy trzymać. Czyli kolektywy będą. Będą. A na święcie Paniady co będzie takiego zaskakującego? Możemy coś powiedzieć? To właśnie chcemy zrobić niespodziankę. Oczywiście ten koncert, który właściwie gramy od 3 lat, czyli na scenie głównej na rzeszowskim rynku będzie opera, to będzie. Natomiast tytuł jeszcze bym zostawił. Czyli warto przyjść na Paniagę. Warto przyjść. Zresztą Paniaga się cieszy też bardzo dużym zainteresowaniem i specjalnie zrobiliśmy to święto w dniu 3 maja z okazji święta ulicy 3 maja, ponieważ cieszy się to największym zainteresowaniem.
Panie prezydencie, dzisiaj Muzeum Okręgowe w Rzeszowie prezentuje kolejne prace, o które powiększyła się jego zbiory, jego kolekcja. Tych prac jest coraz więcej i magazyny robią się coraz bardziej ciasne, a coraz więcej mówi się o tym, że muzeum ma szansę przenieść się do Rzeszowskiego Zamku. Na ile realne są to plany i na ile one są rzeczywiście ważne i potrzebne? Pani redaktor, pan prezydent Tadeusz Ferenc i nasze miasto czyni wszelkie starania, żeby Rzeszowski Zamek został przeznaczony na cele kultury. Jesteśmy po rozmowach z panem ministrem Grabarczykiem, z wiceministrem Węgrzynem, z panią minister kultury, panią Omilanowską. Wszyscy są za tym, żeby właśnie ten zamek był dla celów kultury, dla miasta naszego i dla województwa. Natomiast największy opór spotykamy wśród grona prawników, którzy nie bardzo chcą, żeby w Rzeszowie powstał nowy sąd. Zresztą miasto przeznaczyło działkę obok sądu rejonowego na nowy sąd i prezydent, Rada Miasta zadeklarowali wkład finansowy na budowę nowego sądu. Ten zamek nie jest za duży? Mamy aż tyle rzeczy do pokazywania? Pani redaktor, na pewno zamek nie jest za duży. Natomiast w dniu dzisiejszym na pewno nie byłbym w stanie powiedzieć, co w tym zamku, jeżeli chodzi o kulturę, miałoby się znajdować. Jeżeli zamek będzie przeznaczony na kulturę, wtedy fachowcy, no bo ani ja, ani nikt z naszego grona nie jesteśmy fachowcami od kultury. I ten temat należałoby zostawić tym osobom, które się na tym znają. Natomiast jesteśmy przekonani, że zamek dla celów kultury zostanie wykorzystany prawidłowo. Myśli pan, że się uda? Jestem przekonany, że się uda. A perspektywa czasowa jaka, jak myślicie? Jeżeli byśmy doszli do porozumienia, to tak jak powiedziałem, uchwała Rady jest o przekazaniu działki, o przekazaniu wkładu na budowę. Także myślę, że kilka lat i to zadanie jest w stanie być zrealizowane. Czyli wszystko zależy od tego, jak szybko zacznie się budowa nowego sądu. Jak szybko zapadnie decyzja, że Rzeszowski Zamek zostaje przeznaczony na cele kultury. Natomiast z tego pomysłu na pewno nie zrezygnowaliście. Na pewno ani prezydent, ani miasto nie zrezygnowało. A propos budowy, w Rzeszowie buduje się nową, dużą szkołę. To jest taki trochę ewenement i na Podkarpaciu, myślę, że w Polsce, bo nie dość, że nowa szkoła zupełnie, podczas gdy się likwiduje i właśnie została ogłoszona kolejna lista szkół przeznaczonych do likwidacji, zaplanowanych do likwidacji na Podkarpaciu, to w Rzeszowie powstaje nowa szkoła. Poza tym jest to duża szkoła na nowym osiedlu. Czy w takim kierunku Rzeszów będzie szedł właśnie? Pani redaktor, miasto jest po to, żeby zabezpieczać podstawowe potrzeby jego mieszkańcom. I prezydent i my w tym kierunku działamy. Jeżeli powstało osiedle Projektant, które liczy kilka tysięcy, podkreślam, młodych ludzi, to należy im się żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Jest to kompleks oświatowy. Pierwsze dwa, czyli żłobek i przedszkole, już zostało oddane do użytku mieszkańcom tego osiedla. I szkoła podstawowa i gimnazjum zostanie oddana na początku września. Żłobek liczy 140 miejsc. Otworzyliśmy go 19 stycznia i na dzień dzisiejszy jest w pełni zapełniony. To świadczy o tym, że jest taka potrzeba. Mało tego, pan prezydent podjął decyzję, że taki sam żłobek o tym projekcie powstanie na Drabiniance, bo pani zadała pytanie, czy dobrze, że my to realizujemy. Oczywiście na Drabiniance powstają znowu nowe bloki, sami młodzi ludzie. I jest tam potrzeba też budowy żłobka. Dzięki temu jesteśmy na pierwszym miejscu w Polsce, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach. Średnia krajowa to jest 6% dzieci, które mogą uczęszczać do żłobków, uczęszczają, a my mamy już 18, czyli 3 razy więcej. O przedszkola ponad 90% dzieci w wieku przedszkolnym ma zapewnione miejsca w naszych rzeszowskich przedszkolach. A to, że młodzi ludzie, młode mamy chcą swoje dzieci oddawać do żłobków i do przedszkoli, świadczy o tym, że mają pracę, bo jeżeli rodzice mają pracę, to te dzieci oddają do żłobków i do przedszkoli, dlatego bezrobocie w Rzeszowie jest poniżej 7%. To kolejny argument za tym, żeby przeprowadzać się do Rzeszowa, co wiele osób już robi. Jak pan myśli, czy Rzeszów będzie się ciągle powiększał? Jestem przekonany, że się będzie ciągle powiększał i zwiększa się liczba mieszkańców. Na dzień dzisiejszy mamy zameldowanych prawie 187 tysięcy osób, ale mieszka około 220 tysięcy. Mamy 60 tysięcy studentów. Zresztą na jednym z rzeszowskich osiedli nowo wybudowanych robione były badania i okazało się, że 80% osób, które kupiły nowe mieszkania, to osoby, które nigdy wcześniej nie były zameldowane w Rzeszowie. I w tych 80% jest 3% osób, które przyjechały do Rzeszowa spoza granic naszego kraju.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ostatnie pytanie. Weźmie pan udział w półmaratonie? Przygotowuje się pan do tego? Nie. Jeszcze nie dam rady wziąć udziału w półmaratonie. Ale a któryś myślę, z krótszych biegów? Jeżeli będą krótsze biegi, to postaram się, ale na pewno dzisiaj jednoznacznie nie mówię, że tak będzie. Ale biega pan? Biegam. Ja też spróbuję. Bardzo dziękuję. Zachęcam naprawdę do biegania. Moim gościem był pan Stanisław Sienko, wiceprezydent Rzeszowa. Dziękuję bardzo.